Witam na moim kanale, mam na imię Vita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie kochani, a dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Jest delikatnie chłodniej niż wczoraj, ale jest słonecznie, troszeczkę wietrznie, ale nie szkodzi. Ubrałam się trochę tak cieplej, no, czyli mam długi rękawek, biorę ze sobą kurtkę i wybieram się na zakupy. Raczej na spacer i przy okazji chcę kupić jedną rzecz, czyli taki wałek do wałkowania ciasta, bo no, nie mam tutaj w domu, a bardzo bym chciała, bo w ten weekend chciałabym coś tam pogotować, a taki wałek bardzo mi się przyda. No jak nie kupię, no to będę wałkować butelką, prawda? Ale wolałabym kupić wałek, więc idę takimi drogami okrężnymi, żeby jak najwięcej pospacerować. No i co? Zabieram Was razem. Słuchajcie, nikogo nie ma, mogę zdjąć. W taki sposób zdejmuję maseczkę. No i idę na ten spacer, pogoda jest super. No tutaj dźwigam swoją torbę, i w torbie jest kurtka, ale myślę, że po prostu kurtka pospaceruje w torbie, bo nie jest potrzebna, ludzi prawie nie ma. O, zaraz Wam pokażę ładne kwiaty. A tutaj takie piękności po drodze, nie jest ich wiele, bo dopiero rozkwitają i to wyglądają raczej jak listki takie kolorowe, bardzo ładne. Idę taką drogą dróżką, mało uczęszczaną. Tutaj ogród cytrynowy. A tutaj morwa czarna. Znalazłam tutaj kwitnące oliwki. Wcześniej Wam pokazywałam, jak wyglądają takie małe, a tak wyglądają kwiaty oliwkowe. U nas w tle cały czas właśnie po ezanie jest przemówienie, żeby dbać o siebie, żeby nie wychodzić z domu niepotrzebnie, żeby przykrywać twarz maseczką, żeby uważać na innych, dbać o innych. No i teraz chyba już to przemówienie się skończyło i pokażę Wam kolejne drzewo, czyli morwę czarną. Wiecie, w Turcji morwa jest po prostu wszędzie. Ona jest wsadzona jako takie drzewo, takie chyba nieowocowe, po prostu upiększające ulice, parki i tego jest tak dużo. Tutaj też widać, po niektóre już są dojrzałe. No pokażę Wam, jak to wygląda też od dołu, nie wiem czy to będzie widać, ale tutaj mnóstwo jest jeszcze, o tam są dojrzałe, no ale nie będę jadła, bo zaraz będę miała czarne ręce, czarne usta, no super to wygląda, jakoś morwa czarna kojarzy mi się właśnie z Turcją, z wiosną, przepyszna jest. Yok, bak. Buradan karşı geç. Aha. Sarı bina. Sarı bina. Orada Baymar. Baymar'ın yanında Oğuz var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Ne kadar? Bana burada. 25. 25. 4 lira. 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 Tam w oddali dzieci siedzą na morwie czarnej, zjadają z samej góry dojrzałe jagody. A tutaj zobaczcie, te takie śliwunie maltańskie, już dojrzałe. I to jest dosłownie przed moim blokiem. Wow! Wracam do domu z małymi zakupami, jak widzieliście. Kupiłam chleb, kupiłam wałek i jeszcze kilka takich małych drobiazgów do kuchni, więc wracam do domu. Pogoda przesympatyczna. Spacer udany, zaliczony, zakupy zrobione. Bardzo się cieszę z tych małych rzeczy, które kupiłam, bo bardzo mi w tym weekendzie pomogą, bo zamierzam, jak mówiłam, chyba wspominałam, że zamierzam pogotować troszeczkę w te dni. Więc może zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Kupiłam wałek do wałkowania, za który zapłaciłam 15 lir. Taki bardzo sympatyczny, klasyczny wałek, jak to wałek. No, kupiłam coś takiego. To kosztowało 6,5 liry, czyli niecałe euro. No i kupiłam taką tarkę do czosnku i to kosztowało 10 lir. No, bardzo się cieszę ze swoich tych małych zakupów, takie drobiazgi, ale w kuchni bardzo są potrzebne. Jak wyszłam na spacer, no to szukałam sklepu, żeby zakupić te rzeczy i tak chodziłam od miejsca jednego do drugiego, no i taka bardzo miła starsza Turczynka wytłumaczyła mi, gdzie ja mogę to zakupić, wytłumaczyła mi całą drogę, a potem już jak w drodze powrotnej szłam, to mnie zaczepiła i mówi, czy kupiłaś, czy znalazłaś i w ogóle, no... No tak się przyjęła tymi moimi zakupami, żebym na pewno sobie znalazła ten wałek, więc no takie bardzo miłe znowu przeżycie i taka styczność właśnie z tutaj z miejscowymi ludźmi, więc bardzo, bardzo, bardzo podniosła mi nastrój i od razu no chce się człowiekowi uśmiechać. Też jeszcze dostałam dzisiaj kilka takich no prywatnych takich wiadomości bardzo dobrych, więc no dzisiejszy dzień jakiś taki jest bardzo... Bardzo dobry, właśnie, bardzo dobry w różne wiadomości, w różne rzeczy, więc no i tak chyba, kochani, nie będę za długo Wam tutaj przedłużać. Za chwilę po prostu wyjdę na jeszcze na taki krótki spacer, żeby ten wieczór troszeczkę się przedłużył, ten dzień, no bo jutro, pojutrze i po pojutrze siedzę w domu, gotuję, nie wiem, co jeszcze robię. Nie chcę nic planować, bo jak zaplanuję, nigdy mi się nie udaje tak do końca wykonać, co zaplanuję, więc nie planuję, a mam nadzieję, że będzie aktywnie, sympatycznie, no i pozytywnie, no i tego Wam też życzę, żeby ten nadchodzący weekend, bo jutro Wam nadejdzie weekend, nam nadchodzi dzisiaj, był jak najbardziej pogodny, sympatyczny, no i co, widzimy się w kolejnych filmikach, a raczej jutro. Do zobaczenia, pa, pa!